jest. Wybierz ponownie druk 11, DTP 13, 020, fax 20. No jebany gość, nie idzie go zrozumieć. Dzień dobry, słucham? Dzień dobry, dodzwoniłem się do ZO. Nie, dodzwonił się pan do drukarni. Jak do drukarni? Do drukarni. No tak, drukarnia nazywa się ZO, tak? Nie, CCS druk. Aha, tak, tak, dobra, CCS, okej. Okay. Proszę pani, chciałbym, żebyście mi wydrukowali 60 tysięcy plakatów. Jest taka możliwość na przyszły tydzień? Proszę o złożenie zapytania na adres mailowy kolorowa. Ja potrzebuję na szybko, proszę pani. Ale my nie przyjmujemy zamówienia telefonicznego. Proszę o złożenie. No dobrze, to ja ten, tylko się pytam, czy jest taka możliwość u was. Proszę chwilę zaczekać. Mhm. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z takim zapytaniem, ile bym zapłacił za 60 tysięcy plakatów? Ale jakich plakatów? Muszę pan wysłać zapytanie na maila o wycenę, bo tak, on przed telefon, to ja nie wycenię. Przewidzieć jaki format, jaki papier. No, papier normalny, plakatowy taki, wie pan, taki śliski. Ja to się nie znam na tym, ale... No, mówi pan. Tak czy inaczej, muszę mieć zapytanie na maila. No to musi być... Ja się wstydzę swojego maila, proszę pana. Słucham? Ja się wstydzę maila. Mam nazwę Gorący Delfin 123. Nie weźmiecie mnie na poważnie, jestem pewny. Nie, no jak wyślę pan... Ja panu nie wycenię tego przez telefon. Mówię, trzeba wysłać zapytanie na maila. Gorący Delfin 123 @o2.pl. To jest mój mail, jak coś. I w jakim tempie odpisujecie tam? W ciągu dnia. Jak w ciągu dnia? W ciągu dnia panu odpiszemy. Ale jutro. W ciągu 24 godzin. Jak to wygląda? Pracujemy od 7 do 22, jeżeli pan wyśle... Czyli o 7 rano odpiszecie? Słucham? O 7 rano O 7 rano mi odpiszecie, rozumiem. Nie, odpiszemy panu gdzieś około południa, podejrzewam. Aha. Dobra, to jest drukarnia ZO, tak? Nie. CC coś, tak? Tak, CC jest druk. Mhm. Dobra, rozumiem. Dobra, proszę pana, zrobiłbym taką akcję, że może najpierw wycenimy 30 tysięcy plakatów, co? Myślę, że będzie to trochę taniej i szybciej, bo ja mi zależy na czasie bardzo. Okej, okay, no to mówię, musi pan wysłać to zapytanie, kierownik panu wyceni. I może pan i 30 zapytać 60, to będzie pan miał dwie wyceny. Tak? Porównanie. Ale mi na czasie zależy. Ja potrzebuję mieć na pojutrze 60 tysięcy plakatów. To jest mało prawdopodobne, bo taki druk trwa od 3 do 5 dni roboczych. Jest to druk offsetowy. Też zależy jaki format. No, wszystko musi pan... Format konkretny. Oczywiście. No to proszę to napisać w mailu, to rozważymy to. Tak? W milimetrach proszę podać format. W milimetrach? Oczywiście. Jak w milimetrach? Co, pan oszalał? Proszę pana. Tak więc czekamy na maila. Ale czemu w milimetrach? A w jakich jednostkach? Pan proponuje? Centymetry? Może być w centymetrach. Tak? Tak, tak. A w stopach? Nie, w centymetrach albo w milimetrach. Dobra, to odezwę się z farcikiem. Okej, dziękuję. Do widzenia. Kurde, dzwonię do ZO, a tu drukarnia. Jak gość z konia spadł. Dobra.